Halo, halo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w nowym odcinku na kanale. Jesteśmy dzisiaj w Pick 'em Challenge PGL Major. No już za niecały tydzień, za tydzień dokładnie. Znaczy nie, niecały tydzień właśnie. Faza grupowa startuje. Także sobie dzisiaj popsawamy meczyki tymi właśnie naklejkami. Standardowa zabawa. Co Major, z tego co pamiętam, chyba co Major jest to, no nie? Tak, także sobie popsawiamy. No i co my tutaj mamy na początek? Faza grupowa, group stage, Pick 'em. Także lecim na Szczecin. Team, który wygra trzy meczyki. No, szczerze mówiąc, no Astralis chyba będzie takim zespołem, no. Nie byli na Kolonii, także będą mieć naprawdę mocne, przyszykowane te pierwsze mecze, mi się wydaje. Tak, żeby sobie tutaj chyba dał Astralis. No, oprócz czego bym jeszcze dał chyba SK, mi się wydaje. I szczerze, no nie widzę tu takiej drużyny. Teraz jest ta scena tak wyrównana, że oprócz Wegi oczywiście. No i Wegi Big to. Chociaż oni też oczywiście jakieś tam szanse mają, ale mówię, że zaraz jest ta scena tak wyrównana, także każdy z każdym może wygrać. No ale tu jednak bym obstawił Astralis, to jest raczej taki jeden z pewniejszych teamów, który raczej tutaj ukończy, także sobie to jak najbardziej daje Astralis. No i znaczy drużyna, która przegra wszystkie swoje mecze. No szczerze, tak jak powiedziałem przed chwilą, nie wiem, kto to może być naprawdę, no ale chyba oczywiście tutaj obstawiam Wegę, bo jednak to jest jeden z najsłabszych zespołów. Flipside też ostatnio fajnie grało. Big jeszcze być może przegra wszystkie mecze, ale tak to nie widzę tu teamu, który może przegrać wszystkie swoje trzy mecze, także tutaj chyba Wegę obstawię jednak. No i nie wiem, taki jest mój typ, nie wiem co sądzicie wy, też piszcie w komentarzach, kto według was... O, czekajcie. Kto według was wygra trzy mecze, kto przegra trzy mecze. Typujcie w komentarzach, może będziecie lepsi ode mnie w tym. No i tutaj jeszcze wybieramy sobie 7 zespołów, które awansują z fazy grupowej do playoffów. No i tak. No tutaj oczywiście SK daje. No to raczej tutaj bez żadnych pytań SK daje. Cyk, dobra. Jako drugi team wybiorę sobie chyba FaZe Clan. To będzie FaZe Clan, mi się wydaje. Ostatnio jakoś tak nie zachwycili formą, w sumie na tym ESL Cologne. Na Kolonii doszli chyba do półfinału, z tego co pamiętam, no nie? Ale jakoś tam wybitnie nie grali. Trzecim teamem, no oczywiście, no właśnie. No mam nadzieję, no nie? Chociaż te ostatnie wyniki. Nie wiem, jak dzisiaj meczek w piłkę im pójdzie, bo grałem dzisiaj ze SK. Ale no szczerze, tak w głębi serca myślę, żeby sobie oglądać meczek Witusów na Majorze. Oczywiście będę, jakby ktoś pytał, ale to jeszcze jakieś tam info większe będzie. Że na Majorze będę wszystkie dni, oczywiście. W Krakowie, moim pięknym, ukochanym. Szanuję i polecam, że Valve wybrał akurat to miasto. Dobra, ale wracając do tematu, no to Virtusi. No nie ukrywajmy, no muszą, no. Pierwszy mecz mają z Vega. Squadron, no i potem jakoś z górki to może pójdzie, no. Jeszcze cztery piki mamy w sumie, a to dużo teamów jest takich, które mają szanse na wyjście, szczerze mówiąc. No, obstawię sobie G2, chociaż ostatnio też jakoś nie zachwycili na tej kolonii, ale sobie jednak tego G2 dam tutaj. G2 sobie tutaj dam. No, szczerze mówiąc, Penta chciałbym, żeby awansowała mega, mega, mega. Bardzo im kibicuję. No, ale czy nie wiem, czy to się zdarzy. Także wolę jakiegoś pewniejszego pika zrobić, to będzie Cloud9 to będzie oczywiście. Sobie jako ich tutaj obstawię. No też bardzo lubię obserwować Mauzów, jak grają, tak szczerze mówiąc. Ale czy Mauz po prostu da szansę awansować? Szczerze będzie ciężko, zobaczymy. No Norf ostatecznie też jakiejś formy nie prezentuje bardzo świetnej. No to Fnatic, to też jest duża zagadka w sumie. Czy Fnatic dać, czy nie dać Fnatic? Pytanie ze punktów, a dam. Dobra, YOLO. Dam z Fnatic, zobaczymy co to będzie. Ten kabel. Dam Fnatic, zobaczymy co to będzie. Chociaż, no jak mówię, może być ciężko. Na tym Majorze się wszystko może zdarzyć. I jako ostatniego pika wybiorę sobie chyba. Co wybiorę sobie chyba? Immortals? Lub Na'Vi? Szczerze nie mam pojęcia zielonego, co by tutaj dać. Chociaż North, nie wiem. A może to Mousesport zdam, szczerze. A dam Mousesport, zobaczymy. Może awansuje, może im się uda. Chociaż to Na'Vi też jest pewne, także. Znaczy pewne. No, też mi się wydaje, że jednak to Na'Vi awansuje, no ale dobra, damy sobie tak. Damy sobie tak. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym generalnie. A my sobie może jeszcze otworzymy jakieś tego. Utworzymy sobie jakieś wlepki, jak są jeszcze jakieś ładne do wyboru. Tylko nie wiem, gdzie to się to kupowało. Tutaj się kupowało. Gdzie wspaniale.
Tutaj mamy ten, tutaj mamy jakieś legendy. Poczekaj, zbieram hajsu na Steamie. To nie pokaże mi tutaj tego. Ale sobie otworzymy tak z... Tak po jednym na razie, co? Zobaczę, ile mam tego hajsu na Steamie i ten. I... Aha, 2,70 mam. No dobra, to sobie otworzymy tak, pod 2 te. Tak dam sobie i tak dam sobie. A nie, to nie starczy mi. O, 2,70 mam, tak? O, 2,71. Idealnie. Idealnie, idealnie. Otworzymy sobie, może coś ładnego wypadnie. Może coś ładnego wypadnie. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki, gdzie te kapsuły są, te bliskie. O, dobra, tu są, elegancko. Dobra, co tu mamy? Tutaj mogą wypaść legendy, a tutaj te, dobra. No to te pierwsze otworzymy, come on. Co by mi tutaj ciekawego lowy wylosowało? Co mi tutaj dasz dzisiaj? O ja pierdolę. No, nieźle. Nieźle. Ja to chyba zrezygnuję z tego openingu. No dobra, nieźle. No, fajny opening. Fajny bardzo. Podobało mi się to. Ale lecę. Jak szalony jak na razie. No nie, takie dropiki to ja szanuję. Takie dropy to ja szanuję. Gdzie ten? Dobra. Huch, ten dameczka może to po coś podziała. Dawaj. Leć. Ostatnia taka, picobello, więc patrzcie. No, mogło być lepiej. No, ale nie ma tragedii, jest assist. Także nie ma tragedii, mi się wydaje. On będzie pasował, wiecie co będzie pasował? Gdzie ten assist jest? Pa, pokażcie mi go. On na tu na emeczkę będzie pasować. O, no. O, ładnie to wygląda, ładnie. Dobra, to... Ale najlepiej sobie już poza programem. Dziękuję bardzo za oglądanie. Napiszcie, co sądzicie właśnie o tych pikach jeszcze w komentarzu. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeżeli się spodobał odcinek, zostawcie lajka, komentarz. Zapraszam na mojego Facebooka, zapraszam na mojego Twitcha. Dzieci codziennie są streamy od 10, także zapraszam serdecznie. Żegnam się z wami, na razie. Cześć. Mówił X Biedron. No, papatki. Cześć, miłego dnia życzę, albo miłej nocy. Zależy, kiedy oglądacie. Cześć, papa. Pa.